Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek z Krwawej Łazi na 40 level. Dzisiaj jestem sam, otóż nie ma gosta. Jak już wiemy, na łaźnie od jakiegoś czasu już nie chodzi. Znaczy nie będzie chodził. Więc teraz będziemy sobie chodzić sami. Ale dobra. Widzimy, jest tu sporo ludzi. Naprawdę sporo. Oj, czekaj, złapałem laga. Ale zaraz ogarniemy. O właśnie. Coś mi się, Margo, właśnie zbugowało i nie widać mi paska ładowania gry. Tak jak tutaj widzicie, jest tylko trwa ładowanie gry i tyle, nie? Jak przechodzę przez przejście czy coś, nie, to tu nie ma tego paska, co się ładuje. Właśnie nie wiem, co się stało, próbowałem na innych przeglądarkach. To jest to samo i to samo się dzieje. Nie wiem, jeśli wy coś tak macie, jeśli umiecie to naprawić, to napiszcie mi w komentarzu. Będę bardzo wdzięczny. Ale dobra, ja tu nie pierdzielę już. Tylko wbijam. I jeszcze sobie dodam jakiegoś typka do klanu, bo ciągle mi tu spami. Zaprosić do klanu. Mama Arl Reich to. Taka nazwa. Oj, nie można. Dobra, nieważne. Nieważne, wbijam. Mam nadzieję, że mi to jakoś nagranie wyjdzie dzisiaj. Nie chciałbym paść na samym początku. Jest Villas, jest i oto nasz Villas. I będzie pewnie łapał mnie od razu. Czekajcie. Ten gracz jest wylogowany, kurde. Dobra, ale nieważne. Kogo my tu mamy? Mamy tutaj sam klan. Ten od tej łaźni, nie wiem czego on jest bez klanu, nie wiem czego on bez klanu lata. Villas tutaj na razie wszystkich chłapie, co mi się nie podoba. Ty jesteś koleżanko od kogo? Ty jaki jest z obcego klanu jesteś? Więc sobie ciebie, koleżanko, złapimy. I walę tradycyjnie właśnie błyskawice plus ogień. Ten ogień już się zrobił troszkę słaby. Teraz każdy prawie ma tę pomocniczą. Właśnie to za głowy zbiera. Co troszkę mnie wkurza, bo z tego już ja mam właśnie odporność na minusie od... Na odporność na minusie właśnie od błyskawic i odporność na minusie od zimna, to troszkę właśnie mnie ci magowie jadą i takie właśnie hitingi mi sadzą, że ja w ogóle odporności od zimna nie mam. Im dużo zamerek też czasami siada, ale ja tu się popatrzę na walkę, bo widzę, że to jej dobrze idzie. I każdy właśnie się mnie pyta o tę różkę, skąd mam właśnie tę różkę od błyskawic. A mam tę różkę właśnie za głowy zbiera. Można je sobie kupić. Skończyły mi się błyskawice, no to tutaj już tam na F. Mam nadzieję, że nie padnę. Oczywiście mam nadzieję. Nawet dobrze szło, tam gdzieś dotyk jej wbił. Nawet dwa chyba, nie, jeden. Jeden dotyk jej wbił. Nie, drugi dotyk jej wbił. Więc no już dwa dotyki miała. Co mi się nie podoba. Mam nadzieję, że mi OR nie ominie. Chyba, że już jestem po ery. Nie patrzyłem nawet. Dobra, jeszcze mi OR nie ominęła. I kogo tutaj mamy? Mamy jakiegoś palka jeszcze. I mamy jeszcze klan, tylko że tutaj Villas wydedał wszystkich. Ale jak tak, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, więc nie będziesz mi tu łapał, klanowicie. Bo
staram się go zabić, jeśli mi się uda oczywiście dobić. Będę takim właśnie hamem. Nie będę takiego stanie dobiła klanowiczy. Przyjmij psycho, dobijaj. Jak tak chcesz. To już twój wybór. Aj, uleczył się. No ale nic, lejemy go i z nim będzie troszeczkę trudno, bo on ma klątwę, dotyki i w ogóle. R do 60%, no jak widzimy. Mam nadzieję, że mu dotyk teraz nie wbije. Będzie kiepsko. Okej, a więc wygrałem z Vilasem na luzie, to raczej było takie easy peasy. Kogo by tu jeszcze wziąć? Wziąłbym właśnie tego Palka, albo jeśli już ma jakieś kuwy kozaczynę. Na razie nie będę go brał. Dobra, ja tu zrobię cięcie, jeśli będę w jakiejś walce, po prostu wznowić nagrywanie. Właśnie, tutaj gdzieś jakiś koleżka wbił. Tutaj na górze gdzieś łazi. Kolego, chodź tutaj, kolego. Oj, złapał go właśnie ten Palek, dobra. Ja tu robię cięcie i widzimy się za chwilkę. Okej, a więc złapałem tu jakiegoś tropka, bo mi właśnie klanowicze wybiął. Nie chciałem, żeby tu taki właśnie ktoś został. Mam nadzieję, że mnie nie ściśnie. Chociaż widzę, że tu mi właśnie błyskawice dobrze nawet blokuje. Znaczy tak jakby blokuje, właśnie ma odporność chyba duży nawet. Ale też raczej z nim było easy. Nie wiem, jakim cudem mi tu klanowicze pozabijał. Ale mniejsza z tym. Mamy jeszcze dużo czasu. Jeszcze na pewno ktoś wbije. Na razie na łaźni jestem sam. Klanowicze zostali wybici, więc ja tu znowu robię cięcie. Widzimy się za chwilę. Okej, mamy kolejną walkę. Tym razem jest to walka z Tanskiem. I raczej z Tanskami nie powinno być tak aż tak trudno. Zobacz, oni tu nie mają jakoś większych szans, lol. Mikstura ucieczki. Skoro tak. Tańczący z diabłem. Nie wiem, czy to nie jest właśnie ten tańczący z diabłem na 8-5. Czekajcie, w ogóle sprawdzę profil. Okej, a więc profil sprawdziłem, na całe szczęście to nie jest on, ale jednak to właśnie jakiś mak wygrał. Więc pewnie go będziemy atakować, chociaż jeszcze tak popatrzę na jako, jakie on ma odporności. Na truciznę tam miał, na zimno, tu znowu na zimno. Dobra, więc klasycznie go będziemy bić. Albo niech napisze, znaczy niech on mnie bije, żeby potem nie było. Pyta się, czy nagrywa. W ogóle pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam klan, bo chcieli właśnie wszyscy być na filmie. Właśnie pozdrawia ty. O, ty Cloud Strife, czyli oczywiście wbił Devilku. Znaczy jego zastępca Gold. Oczywiście pozdrawiam. Mnie ten mag zaatakował. Pewnie nie chciał właśnie z Goldem walczyć. No zobaczymy jak to pójdzie. Zobaczymy jak to z nim pójdzie, ale powinno być easy peasy. Dobra,
A więc mamy tutaj wilka, znaczy znowu się mylę, jego zastępcę, Goldai, mamy zabawkę Zisa mojego klanowicza. Dajcie mi wygrać, nie chcę nikogo bić. No zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy jak to wejdzie, bo jeszcze wejdzie tutaj jeden dobry gościu, właśnie ten Love Life, co go kiedyś do... kiedyś go zdobijał i różnie to może być, więc ja tu na razie nikogo nie będę atakował, poczekam po prostu na jakąś walkę, jeśli oczywiście przyjdzie jakaś walka i widzimy się za chwilę, więc cięcie. Okej, a więc mamy następnego jakiegoś tropka 4-0. Widzę, że tutaj mi gdzieś płonka wbiła. Tak, wbiłem tutaj płonka, tutaj druga płonka, trzecia płonka. Ale i tak powinno być easy. Ja go biorę, jak na maźni wilk jest. Dobra, kończymy tę walkę. Lol. Jeszcze 3% zostało. I to walka skończona. I teraz właśnie ma wbić ten Love Life. Oczywiście pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich. Więc dobra. Ja tu znowu robię cięcie i widzimy się znowu w kolejnej walce. Dobra, więc coś mi się nie nagrało, niechcący nie włączyłem nagrywania, padłem z Love Life'em, ale z wilkiem wygrałem, nie wiem czy to się nagrało, ta walka z wilkiem. Ale finał miałem, tak, finał miałem. Finał właśnie miałem, on tam miał właśnie w pizdu klątw. Takie walki mnie właśnie najwięcej wkurwiają, bo popatrzcie. Tutaj miał jedną klątwę, tutaj miał drugą, tutaj trzecią, tutaj czwartą, piątą, szóstą klątwę, miał siódmą. Tak, 7 klątw. Właśnie takie walki są najbardziej wkurwiające, bo z innym nie wbijam, innym właśnie nie biła 0 klątw, a temu właśnie zsianie 7 klątw, więc takie walki no są... No, że tak już mówię, po raz ostatni wkurwiające. Więc dobra, ja tu kończę odcinek. Jeśli wam się odcinek właśnie spodobał, oczywiście łapka w górę, jeśli nie zasubskrybowaliście mojego kanału, to zróbcie to zaraz. Ja się z wami żegnam, na razie i cześć.